I witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Makinosz, a przed wami kolejny materiał wideo z serii Mario plus Rabbids Sparks of Hope. I moi kochani, dzisiaj zajmiemy się ostatnią tak właściwie misją, którą mamy do zrobienia na Terraflorze, czyli udamy się, słuchajcie, do kolejnej z misji, gdzie mamy tylko dwóch z naszych bohaterów dostępnych, żadnego trzeciego bohatera nie możemy dobrać. I musimy, wiecie, tych dwóch wykorzystać bohaterów po to, aby zwyciężyć. Chodzi oczywiście o tą misję, w której uczestniczyć będzie tylko i wyłącznie nasza szanowna Kurlik Rosalina oraz Kurlik Luigi, czyli misja The Sluggish and the Puckish, czyli ociężały, powolny, w taki dość obraźliwy sposób to tutaj jest powiedziane o naszej szanownej Rosalinie, kurliczce Rosalinie, a no pakiś, czyli psotny, czyli ociężała i psotny, psotnik i powolniak. Zwał jak zwał, wiadomo, że chodzi tutaj o to, że Rosalina raczej do takich, wiecie, postaci żwawych, żywych i w ogóle nie należy, Kurlik Rosalina oczywiście, a raczej do takich, które jeżeli miałyby wybierać, czy iść do kina ze znajomymi, czy usiąść w domu i najzwyczajniej sobie w tym domu posiedzieć i nie robić nic jakoś specjalnego, no to oczywiście, że wybrałyby tą drugą opcję. I zastanawiam się, gdzie jest ta misja, bo mamy ją oznaczoną na mapie. Ona znajduje się gdzieś tutaj. Okej, jak my do niej teraz musimy dotrzeć? Bo to jest zupełnie inna para kaloszy. Powiem wam, że tam, dobra, czyli ja, czyli w ogóle w złym kierunku poszedłem. Nie pamiętam po prostu, gdzie ta misja się znajduje. Musiałem się rozeznać troszeczkę, bo pomimo tego, że wiecie, że mamy ją oznaczoną na naszym radarze, ten radar w lewym górnym rogu, gdyby go nie było, to też nie byłoby absolutnie żadnego problemu związanego z tym, że go nie ma, od tak po prostu, mówiąc szczerze, bo ten radar, powiem wam, że często gęsto nie przydaje się aż tak bardzo, jakby twórcy chyba tego chcieli, więc a więc najzwyczajniej w świecie po prostu, tak jak mówię, gdyby go nie było, nic by się nie stało. Dobra, zobaczmy, co się kryje w tej kałuży mrok masy. Analiza tej kałuży mrok masy ujawniła bardzo dużo dość niepożądanej, dość niepokojącej aktywności wewnątrz. Hej, twoja zaraźliwa letargia. Letargia? Nie wiem, czy jest takie polskie słowo, ale wydaje mi się, że jest. Ale chodzi o to, że ktoś jest letargiczny. Może jest słowo letargia. Who knows? Who cares? Ważne, żeby przekaz do was poszedł, o co tutaj właściwie chodzi. Sprawi, że będziesz idealną kandydatką, aby uspokoić przeciwników. Prawda? Wow. Czy mogę też pójść? I can bump people out, but I can hit multiple targets with my disruptor cause of my hyperactivity. Ja też mogę pójść, mogę sprawić, że ludziska też będą nie tyle zniesmaczeni, tylko złapią doła i przy okazji, przepraszam, nie, że mogą, tylko nie mogę sprawić, że ludziska złapią doła. Dzięki ci bardzo, Kurlik Luigi, że mówisz to do Kurlik Rosaliny, że jak tylko jest się w jej pobliżu, to się łapie doła. Ale nie mogę sprawić, że ludzie złapią w pobliżu mnie doła, ale mogę uderzyć kilku przeciwników przy pomocy mojego dyskryptora z powodu mojej hiperaktywności. Hiperaktywności, nie, no po prostu dobrze, że wie, słuchajcie, w czym, na czym polega jego problem. Szkoda tylko, że nic z tym nie robi, żeby sytuacja uległa poprawie.
I słuchajcie, popatrzmy, co my tu mamy. Mamy masę przeciwników, czyli tak, mamy zgniataczy. I oby tych zgniataczy nie było jakoś specjalnie dużo, ani nic z tych rzeczy. I mamy, słuchajcie, też wodniaków. Mamy pokonać 20 przeciwników. Ilu przeciwników jest obecnie na mapie? Tu mamy jednego, drugiego. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 9 przeciwników gra będzie musiała nam ponownie zespawnować. Okej, musimy coś wymyśleć. No i pomysł jest bardzo prosty. Otóż, moi drodzy, musimy tak zamienić nasze tutaj iskierki, nasze sparki, żeby Kurlik Rosalina w pierwszej kolejności miała naszego brokacika z tego prostego względu, że będziemy w stanie przyzwać przeciwników do nas. Dobra, to jest jedna sprawa. Zapomniałem już, co przeciwko wodniakom jest dobre. Przeciwko wam wiem, że glut, jeżeli dobrze pamiętam. Tak, glut. A przeciwko wam jest elektryczność. Okej, ale glut też będzie wam zadawał jakieś tam obrażenia. Więc dobrze, więc możemy to jakoś ładnie rozegrać. Czyli tak, nasza szanowna Kurlik Rosalina, ty, moja droga, będziesz miała ataki od gluta, najzwyczajniej w świecie. Tak, wiem, mamy glutkometę, mamy toksikometa, jednakże w tym wypadku żaden z ataków nie jest na tyle warty, żebyśmy mogli toksikometa, nie tyle żebyśmy mogli, co w ogóle, żeby toksikometa tutaj sprowadzać i żeby wykorzystać go do działania. Z kolei nasz szanowny Kurlik Luigi może przełączyć się na elektroida, czyli wszystkie ataki, które będzie zadawał, będą zadawały dodatkowe obrażenia od elektryczności. I drugą rzeczą, którą on może mieć, to może być, słuchajcie, może to być przyzwanie właśnie glutowników, czyli User Master. Dlaczego? To jest dodatkowy cel przeciwko naszym przeciwnikom i wabik dla naszych przeciwników, jakby nie patrzeć, ale przy okazji jest w stanie zadać dodatkowe obrażenia swoimi atakami, bo jego ataki zadają obrażenia od gluta, więc jest w stanie dodatkowe obrażenia zadać tutaj zgniataczom, bo zgniatarek to my tutaj nie mamy, bo one są nieodporne, bardziej podatne na nie elektryczność, tylko na zamrożenie. Okej, okay, and here we go. Restart battle. Wiecie, czego zapomniałem? Zapomniałem sprawdzić, czy Kurlik Rosalina i nasz szanowny Kurlik Luigi nie mają czasem dodatkowych punktów, które można na coś wydać. Dobra, mamy Kurlika Luigiego, który ma 2 punkty. Co możemy Kurlikowi Luigiemu dać, żeby te 2 dodatkowe punkty wydać? Extra Dash, to by się najbardziej tutaj nam przydało, jednakże potrzebujemy 4 poziomów, czyli tak właściwie 2 jeszcze poziomów, żeby móc co nieco więcej tutaj zrobić. I szczerze powiedziawszy, nie widzę Weapon Damage. To moglibyśmy również podnieść, jednakże niestety potrzebujemy 3 poziomów, żeby to zrobić, czy też 3 punktów doświadczenia. Mamy tylko i wyłącznie 2 takie punkty. Kurlik Peach, moja droga, co ty mogłabyś zrobić? Enui Range moglibyśmy ci zwiększyć, chyba, tak mi się wydaje, tak? Moglibyśmy ci zwiększyć Enui Range, moglibyśmy ci podnieść ilość życia, ale moglibyśmy też sprawić, że będziesz o wiele dalej podróżowała. Bądź możemy zwiększyć obrażenia na twojej szarży. Szczerze, wolę, żebyś podróżowała troszeczkę dalej w tym wypadku. Szarże zawsze możemy sobie gdzieś tam później dodać, szczególnie, że, no nie oszukujmy się, nawet przy tej walce ta szarża nie będzie nam jakoś specjalnie potrzebna. No dobra, to w takim razie wszystko z zarządzania naszą drużyną. I teraz już faktycznie here we go, moi drodzy. Bo wcześniej to nie tyle, że nie byłem gotowy, co faktycznie popełniłem małą gafę w postaci, no, takiej, a nie innej. I teraz tak, jakby to zrobić, musimy
naszego szanownego kurlika Luigi'ego zaprząść troszeczkę bardziej do roboty. I wydaje mi się, że chyba najbezpieczniej będzie zrobić coś takiego. I wtedy wszyscy przeciwnicy, którzy są tutaj w pobliżu, faktycznie do nas podejdą. I najważniejsze jest to, że zgniatarki by do nas podeszły, ale niestety zgniatarki do nas nie podeszły. Co jest smutne. Możemy was zaglutować? Możemy was zaglutować. Restart battle, tak. Spróbujemy to zrobić, będąc na dole, moi drodzy. Spróbujemy to ogarnąć w troszeczkę inny sposób. Znaczcie inaczej. Ja mam pewien plan, jakby to wszystko miało wyglądać. Chodzi o to, żeby tych przeciwników jak najbliżej nas tutaj zwołać. Jednakże wykorzystując zdolność... A, wiecie co? To jest dobre miejsce. Dobra. Chodzi o to, żeby właśnie w pierwszej kolejności pokonać... O! Przyzwałem więcej przeciwników niż chciałem ich przyzwać. Okej, może być. Chodzi o to, żeby w pierwszej kolejności pokonać tych przeciwników, których możemy zaglutować. Czyli te dwie zgniatarki. Też tych dwóch zgniataczy. Okej. To jest jedna rzecz. Druga rzecz. Nasz szanowny kurlik Luigi... powiedz ty mi, mój drogi, czy ty jesteś w stanie... Jesteś w stanie zrobić coś... nie do końca tak, jakbym chciał, ale... Dobra. Użyjmy wstrząsu elektrycznego. I mamy trzech przeciwników, którym możemy zrobić krzywdę. Niestety... Z tego, co widzę, nasze zdolności nie są w stanie w żaden sposób przejść wyżej. Bo źle ustawieni są przeciwnicy, ale to nie feler. Ponieważ, moi drodzy, mamy jeszcze ruch naszej szanownej kurlik Rosaliny, która może zszarżować tych dwóch przeciwników i sprawić, że nie będą nam zagrażać w tej konkretnej turze. I de facto to by było wszystko na chwilę obecną. Ty się ruszysz. I niestety... Atakujesz nie tego przeciwnika, którego chciałbym, żebyś atakował. Aaaa, spryciarze! Zaatakowali kurlik Rosalinę, bo faktycznie mogą jej zadać jakieś tutaj większe obrażenia. Okej. Dodatkowi przeciwnicy nam się spawnują. To też nie problem. Dobra. Zszarżujmy na tych wszystkich niemilców. I teraz tak. Czy mogę zaatakować tak, żeby właśnie... Żeby samemu sobie nie zrobić krzywdy? Wychodzi na to, że istnieje taka możliwość. Czy możemy jeszcze coś... Tak, będziemy mogli przyzwać, słuchajcie, User Mastera. Co jak najbardziej się tutaj, słuchajcie, przyda. Dobra. Lecimy w takim razie... I atakujemy tych przeciwników o w taki sposób. Pięknie, może być. I teraz... Nie chcemy exhaust, chcemy przyzwać... Nie Uzermastera, tylko właśnie glutownika. Nie wiem, co glutownik sobie... O, glutownik nawet dobrze to, słuchajcie, rozegrał. Okej, może być. Podoba mi się twoje rozumowanie, gro. Tych dwóch przeciwników będziemy mogli... Okej, to zadziałało i to zadziałało naprawdę, naprawdę, słuchajcie, dobrze. I teraz tak. Możemy w ciebie,
Albo możemy tak, nie. Strzelamy do, słuchajcie... Strzelamy do zgniatacza. Z tego prostego względu, że to jest bardziej opłacalne. I wiem, ustawiłem się w bardzo, ale to bardzo nieprzyjemnym miejscu. Ale, moi kochani... Możemy zrobić coś takiego, że możemy boost a movement i co najwyżej tylko Kurlik Mario oberwie. Kurlik Mario, Kurlik Luigi oberwie dość mocno. A my, słuchajcie, się ociupinkę, odrobinkę wycofamy. Dobra, tu się wycofamy i przełączamy się na turę przeciwnika. Jeśli będziesz... Nie byłeś tak mądry, jak zakładałem. Gdyby był mądrzejszy, to najzwyczajniej w świecie zaatakowałby nas, zaatakowałby tą beczkę, która stoi obok nas i wysadził ją i zrobił nam AI dość dużo krzywdy, zrobiłoby nam. Niestety AI stwierdziło, że nie tędy droga i zdecydowało zupełnie, zupełnie inaczej. I wow, ilość przeciwników, która została tutaj zespawnowana, to jest po prostu... To jest po prostu deczko przesada. Teraz... Mogłeś zaatakować tego przeciwnika, który jest tu. Bo to by nam sporo pomogło. No ale skoro nie chciałeś, szanowny panie... szanowna gro, no to nie mamy nic innego, jak tylko i wyłącznie spróbować coś innego zrobić. I wiecie co? Tak się zastanawiam. I to może mieć sens. Użyjmy, moi drodzy, cooldown clocka. Używamy go bardzo rzadko, ale... Ale słuchajcie, mam pewnego pomysła. Mam pomysła pod tytułem... Dzieci wesoło pobiegły do szkoły. Przyzwijmy tych wszystkich przeciwników, żeby przyleźli w to miejsce. Robimy bailout teraz, taki malusieńki. Przeciwnicy nie mają w jakiś konkretny, bardziej sposób, żeby... Nie mają jak do nas podejść. I teraz słuchajcie, Kurlik Luigi. Kurlik Luigi, który mógłby ich tam... Którym możemy zrobić dokładnie to samo. Czyli możemy się przenieść. Możemy teraz, moi drodzy, użyć exhaust, czyli przeciwnicy są wyczerpani. Zadajemy im więcej obrażeń, z tego, jeżeli ja to dobrze rozumiem, tak? I teraz, słuchajcie, lecimy tu z powrotem z nadzieją, że jesteśmy w stanie trafić w przeciwników. Nie jesteśmy w stanie trafić przeciwników bez wystawiania się. O tak! Jesteśmy w stanie pokonać tych wszystkich przeciwników. Poczekajcie. Potrzebujemy 10 przeciwników do pokonania, tak? Jeżeli to zrobimy, to ilu mamy? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Jeden przeciwnik zostanie. Szanowna gro. O! Żaden nie zostanie. Jeden przeciwnik zostanie. Dobra. Cudownie. Po prostu pięknie. Zostało nam trzech przeciwników, których musimy dodatkowo pokonać. Szczerze? Wolę zrobić drobny bailout, zanim przeciwnicy tutaj się zjawią. No i słuchajcie, ruszamy. Ruszamy przed siebie. Zostało nam naprawdę niewielu przeciwników i... Na dodatek wszyscy przeciwnicy są ustawieni w taki sposób teraz, że wystarczy zdetonować te beczki. I trzech przeciwników uda nam się bez żadnego większego problemu, nawet więcej niż trzech przeciwników uda nam się bez żadnego większego problemu
słuchajcie, tutaj pokonać, co mnie bardzo, ale to bardzo cieszy. Przyjemna i niezwykle nieskomplikowana walka. Oczywiście, gdybyśmy nie szczaili, że wiecie, że my potrzebujemy, mamy dwóch przeciwników już teraz, tylko potrzebujemy pokonać. Gdybyśmy nie szczaili, że no potrzebujemy tej konkretnej rzeczy, żeby wszystkich przeciwników, wiecie, pokonać i w ogóle i w szczególe nie ogarnęlibyśmy tego, no to byłaby to zupełnie inna para kloszy. Sześciu przeciwników, moi drodzy, jednym atakiem jesteśmy w stanie w tym momencie tutaj pokonać. Nawet jeśli nie sześciu, tylko pięciu by ich było, to i tak jesteśmy o wiele więcej ponad ten limit, którym, nie tyle limit, tylko powyżej tego, co my tutaj powinniśmy zebrać. Steampunk Kaboomer wygląda słabo, ale fajnie, że jakaś taka, wiecie, inna dodatkowa nagroda za to. Fajnie, dzięki gro, że nam ją tutaj wręczyłaś i że dostaliśmy jakąkolwiek dodatkową nagrodę. Wolałbym, szczerze powiedziawszy, dostać jakieś dodatkowe, wiecie, dodatkowe rzeczy w postaci przedmiotów, no ale jak się nie ma, co się lubi, co się ma najzwyczajniej w świecie. I zobaczmy, co teraz tutaj nam się odblokowało. Wszyscy śmieli się, kiedy mówił, że będzie sprzedawał serię unikatowych, głupich obrazków, zdigitalizowanych, cyfrowych obrazków, przepychaczek do kibli. A teraz spójrzcie, gdzie jest. Ja widzę, że twórcy Mario plus Rabbids Sparks of Hope bardzo, ale to bardzo... To chyba był Ubisoft Montreal, jeżeli ja dobrze pamiętam. To bardzo mocno zakpili tutaj z tych wszystkich NFT-ków i dali tym wszystkim NFT-kowcom pstryczka w nos. Nie powiem, że to pochwalam takie wyśmiewanie się z tych biednych ludzi, którzy utopili całe majątki w tym. Ale nie to, żebym też płakał za nimi. I w jakiś sposób mówił, że nie wolno się z nich śmiać, bo to, wiecie, leżącego się nie kopie. A już samo powiedzenie, że leżącego się nie kopie, powinno dać wam najzwyczajniej w świecie do myślenia, co na temat tego wszystkiego sądzę, zwłaszcza pracując z IT. To sami możecie wymyśleć sobie i dopowiedzieć, co ja o tym tak właściwie sądzę. A nie sądzę dość pochlebnie. Tyle mogę jeszcze tylko dodać. Anyway, moi kochani, odblokujmy sobie jednego jeszcze skrótowca, którego wcześniej nie odblokowaliśmy. I tak de facto, jedyna rzecz, która nam została i którą, szczerze powiedziawszy, spróbowałbym zrobić teraz, żeby, wiecie, żeby w jakiś sposób to wszystko ładnie domknąć, to spróbujemy zdobyć ten złoty medal, jeżeli chodzi o śmiecho ryby i tutaj zabawę z naszym szanownym Wiktorem, bo tylko to nam zostało tak właściwie, wiecie, to ogarnięcie tej jednej rzeczy, bo nie mogę tego zostawić takiego niedomkniętego rozdziału, bo widzicie, 8 śmiechorób nam jest potrzebne. My cały czas tutaj, najzwyczajniej w świecie, udawało nam się zdobyć tylko i wyłącznie tych śmiechoryb 7. Więc no, szkoda by było tak właśnie to pozostawić, że... O ty! Że wiecie, że mamy to... Że mamy to niedomknięte. Tak, zrobiłem quit challenge z tego prostego O, nawet gra wtedy się nie musi przeładowywać. Okej. 35 minut. Możemy jeszcze sobie na to pozwolić.
Nie wiem, dlaczego tak gra nam tutaj zrobiła i co najważniejsze, dlaczego zrobiliśmy ten wślizg w tą śmiechorybę, w tego chucklefisha i gra nam tej... Właśnie, tego nam gra nie zaliczyła. Okej. Dobra, czyli jeżeli zostawimy sobie... To jest też ważna informacja. Jeżeli zostawimy śmiechorybę samą sobie, to najzwyczajniej w świecie ta śmiechoryba, słuchajcie, nam zniknie. Może to już wiedziałem, może o tym nie wiedziałem, ale... Ale, moi kochani... Okej. Musimy to... Musimy to zrobić, żeby to miało ręce i nogi. Okej, mamy następną śmiechorybę. Co prawda mamy dużo czasu zmarnowanego i... Nie wiem, czy to jest sens, bo... Z tego, co pamiętam, jak nam wychodziło po poprzednim razem, to najzwyczajniej w świecie ta śmiechoryba, czy też te śmiechoryby mieliśmy złapane w taki sposób, że mieliśmy 60 sekund w momencie, kiedy wbiegaliśmy do... Kiedy wbiegaliśmy, moi drodzy, do tej naszej... O, nie trafiliśmy. Super! I przez to, że nie trafiliśmy... Ale to jest, słuchajcie, chamskie. Przez to, że nie trafiliśmy tą śmiechorybą, ona musiała się nam zrespawnować. I przez to, że ona musiała nam się zrespawnować, to... Tak jak widzieliście... To niestety... Dobra, mamy 5 śmiechoryb tylko i wyłącznie. To przez to, że ją źle upuściliśmy, to niestety, ale... Zyskaliśmy tylko i wyłącznie, słuchajcie... Znaczy nie tyle, że zyskaliśmy, co... Straciliśmy czas, bo ta śmiechoryba musiała nam się zrespawnować, a przez to, że nam się zrespawnowała, czy też przez to, że musieliśmy czekać na jej respawn, niestety, ale... Okej. No. Gro. Słuchajcie, to jest chamskie. Moment, kiedy... Kiedy najzwyczajniej w świecie gra nie pozwala wam... Nie pozwala wam się ruszyć, bo coś konkretnego się dziwnego zadziało. Okej, mamy tą śmiechorybę. Mamy kolejną ze śmiechoryb, powinienem powiedzieć. Okej. Bardzo mi się to podoba. Mamy troszeczkę czasu zaoszczędzonego. I mamy dodatkowe śmiechoryby. Może, ale tylko może nam się to uda. Szczególnie, że tą śmiechorybę udało nam się... Udało nam się tą jedną śmiechorybę bez żadnego problemu na spawnie złapać. 10 sekund, słuchajcie. Udało się. I co, jeszcze jakaś się zespawnuje? Nie! Czyli pewnie... Właśnie, pojawiły się po drugiej stronie. Challenge successful, czyli mamy 8, zremisowaliśmy z tobą i mamy tą złotą nagrodę. Great galloping Goannas, that was a beaut made as a gold finish. Now, was it bonzer enough to be interviewed by CCN, the Chuck Challenge Network? No, but feel free to try again anytime. A teraz powiedz, czy to było wystarczająco zajawkowe, aby...
aby zostać tutaj w jakiś sposób przesłuchanym, czy aby udzielić wywiadu CCN-owi, The Chuck Challenge Network, czyli telewizji wyzwania śmiechoryb, telewizja wyzwania TWS, najzwyczajniej się, czyli zamiast CCN byśmy mieli TWS. Nie, ale w razie czego to pamiętaj, czuj się tutaj najzwyczajniej w świecie zaproszony do tego, aby w dowolnym momencie wrócić i polepszyć swój wynik. Nie, Wiktorku, nie chcemy polepszać swojego wyniku, chcemy odebrać naszą nagrodę. I właśnie dlatego, moi drodzy, to robiłem, dlatego chciałem tą nagrodę pozyskać, bo do tej pory za każdym razem ta nagroda to był ten syropek. Ten syropek wspaniały, który dawał nam możliwość, moi kochani, ulepszenia naszych iskierek bez wydawania dodatkowych starbitsów. A to oznacza, że tym samym w całej tej wspaniałej krainie udało nam się zdobyć wszyściutkie, moi kochani, syropki gwiezdne. Chyba, że ich jeszcze nie kupiliśmy, to zaraz to naprawimy, bo mamy wystarczającą ilość tutaj monet planetarnych, tych monet okolicznościowych, aby u naszego robocika 999 plus VAT zaopatrzyć się w odpowiednie gadżety i wydaje mi się, że syropki gwiezdne żeśmy już zdołali kupić. Okej, czyli teraz jedyne co nam pozostaje to zakupić brakujące nam, słuchajcie, przedmioty, czy raczej skórki do naszych broni. I powiecie, chwila, ale będzie brakować nam dwóch monet okolicznościowych, skąd my je weźmiemy? Pamiętajcie, jedną dostaniemy za to, jeżeli pokonamy w końcu złotego przeciwnika, a drugą otrzymamy, jak tylko przejdziemy wyzwanie Madame Błachstrelli, gdzie wyjątkowo nie jesteśmy zgubieni, bo jej akurat pomogliśmy, tak jak zawsze zresztą. Anyway, Vintage Bouzuka. Podoba mi się ta Bouzuka i ją kupimy w pierwszej kolejności. A drugie, co mi się w miarę podoba, to Speedway Bumbrella dla naszej szanownej Peach. No i przy okazji też, moi drodzy, chciałem powiedzieć, że kupimy sobie Super Mushroom Buga, ale Super Mushroom Bug mamy ich 6. Więc nie potrzebujemy następnego, ergo kupimy sobie za 130 dodatkowy właśnie move boost, bo jeden zużyliśmy i szczerze nie widzę więcej rzeczy, które chcielibyśmy w tym momencie posiadać. Możemy co prawda parę rzeczy sprzedać, ponieważ tutaj mamy immunity charma, mamy 6, nie potrzebujemy 6, 5 tam w zupełności wystarczy. Tak samo, co my tutaj mamy, posiadamy multidashów 7, 5 nam w zupełności wystarczy, więc no tak jak widzicie, najzwyczajniej w świecie możemy troszeczkę tego wszystkiego oszczędzić, jakieś pieniążki z powrotem tutaj odzyskać i moi kochani, zrobię fast travel, udamy się do naszego statku latającego, do naszego Ark systemu i jedna rzecz, zanim zapomnę, moi kochani, to to, że wymienimy naszemu szanownemu Bowserowi, w tym wypadku wymienimy tą skórkę broni, jaką on posiada, bo pamiętam jeszcze o tym, tak? Bo pamiętam jeszcze o tym i weapon skins. Powiem wam, że ten różowy w sumie, jak tak na to patrzę, aż tak bardzo do mnie nie przemawia. Ten Steampunk Bumbrella wygląda w dalszym ciągu ładniej. A tak jak teraz patrzę, Vintage Bumbrella... Okej, nie będę kombinował. Bowser! Wildwood Bouzuka była fajna, ale to jest fajniejsze. Vintage Bouzuka. Boomers! Feel like a kid again, thanks to the vintage appeal. That will remind you of the rocket launchers of your youth. Vintage Bouzuka
boomers, czyli boomerzy. Po polsku też jest to słowo, ale chodzi o to, że boomers, bo jest boom, nie tyle słowotwórstwo, co onomatopeja w tym wypadku. Boomerzy, poczujcie się znowu jak dzieciaki dzięki temu klasycznemu wyglądowi, który przypomni wam wyrzutnie rakiet waszej młodości. Nie wiem w jaki sposób, ja nie pamiętam, żebym posiadał za młodu rakietnicę albo coś w tym stylu, ale może osoby, do których akurat kurliki się zwracają, może w dzieciństwie posiadają wyrzutnie rakiet albo coś w tym stylu, nie wiem. Nie chcę zadawać tych pytań, bo one są mega, mega niekomfortowe. Odpowiedzi prawdopodobnie bym słyszał. Anyway, moi kochani, i tym kończymy dzisiejszy materiał wideo. Mam nadzieję, że kolejny materiał wideo z serii Mario plus Rabbit Sparks of Hope wam się podobał. Zrobiliśmy wszystko na Terraflorze. Teraz, zgodnie z ostatnią obietnicą, udamy się z powrotem do Palette Prime, przecież na Palette Prime, gdzie wykonamy misję dodatkową naszej szanownej Madame Boistrelli, a stamtąd udamy się do następnej, przedostatniej już krainy, jeżeli chodzi o główną fabułę Mario plus Rabbit Sparks of Hope. I zanim powiecie chwila, przedostatnią, o co tutaj chodzi? Tak, przedostatnią. Będziemy musieli sobie troszeczkę porozmawiać dłużej na temat tego, w jaki sposób podchodzimy do tego, czy też w jaki sposób ja chcę wam pokazać fabularnie, jak to tutaj wszystko będzie wyglądało. Ponieważ pewne rzeczy doczytałem, może już o tym troszeczkę wspominałem, może nie, ale ostatecznie mam pewien plan na to, w jaki sposób ująć tutaj te dodatkowe DLC-ki, które się pojawiły w trakcie, jak my nagrywamy tę serię i jak my ją ogrywamy najzwyczajniej w świecie. O tym porozmawiamy kiedy indziej. Ja teraz tak czy siak zachęcam was do może dyskusji, może pozostawienia swoich przemyśleń, jak chcielibyście to wszystko zobaczyć, jakie kolejne materiały chcielibyście zobaczyć, bo wiecie, mamy cały czas rozpoczętego Tower of Doom, który fabularnie do Sparks of Hope się ma nijak i najzwyczajniej w świecie nie czuję jakiejś presji, żeby tego Tower of Doom kończyć, zważywszy na to, że pomimo szczerych chęci, no wiecie, nie czuję takiego parcia na to, żeby tą wieżę zagłady najzwyczajniej w świecie ukończyć, bo nie jest to w żaden sposób fabularne rozwinięcie gry i w żaden sposób nie nawiązuje ono do głównej fabuły gry, gdzie taki Rayman in the Phantom Show, czyli ostatnie trzecie DLC do Mario plus Rabbit Sparks of Hope, już do fabuły nawiązuje. Bardzo, bardzo lekko nawiązuje do fabuły, ale jednak nawiązuje do niej. I niestety, zanim my dotrzemy do Rayman and the Phantom Show, tego dodatku, to będziemy musieli przejść jeden dodatek i główną linię fabularną tej gry, bo najzwyczajniej w świecie tego gra wymaga od nas, czy też raczej chronologia wydarzeń, zdarzeń w grze tego od nas niestety albo istety wymaga. W każdym razie, piszcie śmiało komentarze. Możecie tam zamieszczać swoje propozycje kolejnych materiałów, w sensie, co chcielibyście zobaczyć, a może chcecie zobaczyć jakieś krótsze materiały, a może chcecie zobaczyć o wiele dłuższe materiały. Śmiało wszystko piszcie w komentarzach właśnie. Możecie również tam umieszczać swoje porady bądź sugestie. Pamiętajcie tylko, bez zbytnich spoilerów, bo gramy to na ślepo. Ja osobiście tutaj cały czas fabularnie chcę się dowiedzieć, czy może miałem rację, czy może się myliłem odnośnie paru przewidywań, jak to się wszystko zakończy i w ogóle i w szczególe. Ale proszę bez tych właśnie spoilerów, ale śmiało piszcie te komentarze, bo ja wasze wszystkie komentarze czytam. Komentowanie też nie gryzie, a poza tym pozostawienie komentarzy, a również słuchajcie ocen, czy to pozytywnych, czy negatywnych, czyli tych łapek w górę bądź w dół, pomaga w pewien sposób, aby te materiały były bardziej widoczne, nie tylko dla was, czyli obecnych widzów kanału, lecz również dla osób, które dopiero mogą poznać ten kanał, nie subskrybują go i najzwyczajniej w świecie nic o nim najzwyczajniej tutaj nie wiedzą. I tu nie chodzi także tylko i wyłącznie o mój kanał, bo wiadomo, tu nigdy nie chodzi tylko i wyłącznie o mój kanał, ale o każdy mniejszy kanał, który enjoyujecie. Wiem, brzydko to brzmi, ale
wiecie, sprawia wam pewną radość ten kanał, dany twórca, tworząc jakieś materiały i widzicie, na przykład zostawiacie komentarze, kurczę, szkoda, że masz tak mało wyświetleń, albo kurczę, szkoda, że tak mało osób obejrzało ten materiał wideo, bo niestety algorytmy serwisu YouTube działają w taki, a nie inny sposób. Wielokrotnie o tym mówiłem i powtarzać się nie mam zamiaru, bo to jest po prostu morze takie długie, szerokie, wręcz ocean. W każdym bądź razie, moi kochani, w dzisiejszym materiale wideo to by było na tyle. Dzięki wam wszystkim bardzo serdecznie za uwagę. Komentujcie, subskrybujcie, polecajcie swoim znajomym przyjaciołom, trzymajcie się. No i do zobaczenia wkrótce. Cześć!